God damn! W polityce nie ma czegoś takiego jak dobry i zły, zbrodniarz i bohater. Putin od Zełenskiego różni się tylko wytrawnością w polityce. Obaj stosują podobne autorytarne metody rządzenia. A jeśli ktoś przyjmuje narrację polskich mediów, to niech mi wyjaśni. Dlaczego Ukraina nie stosowała się do protokołów mińskich, które sama wynegocjowała i które gwarantowały pokój? Niech ktoś wyjaśni, dlaczego Zełenski wydał dekret numer 117, który jest niczym innym jak wypowiedzeniem wojny Rosji. A o tym cisza. Oficjalna strona ukraińskiego rządu. A to od tego momentu wojska rosyjskie zaczęły się gromadzić przy granicy. To wygląda jak akcja wyprzedzająca. Bo Zełenski zaczął gromadzić wojska przy granicy z Krymem i granicy z Donbasem. Zapowiedział odbijanie tych terenów. Mimo to przez cały rok Zełenski nie zmienił decyzji. No i wojska wjechały. I podkreślam, że podaję ci teraz fakty, a nie jakieś plotki propagandowe. Wow. Autonomiczna Republika Krymu nigdy nie była ukraińska. Podlegała im tylko administracyjnie. Mieli własny parlament i konstytucję. Na Krymie mieszkało 1,5 miliona etnicznych Rosjan i 340 tysięcy Ukraińców, którzy w większości deklarują swoje rosyjskie pochodzenie. Zwołali legalne referendum, aby nie podlegać dłużej pod Ukrainę, bo byli prześladowani za swoje pochodzenie od lat 90. The building on fire. People who jumped out of windows to escape the flames are being finished off by radicals with baseball bats. 48 are killed and about 300 wounded. Une grande partie de la population ne parle que le russe. Après la révolution, le nouveau pouvoir ukrainien a voulu échapper totalement à l'influence de la Russie. Il a annoncé son intention d'interdire l'usage du russe comme langue officielle. Grâce à la révolution, Igor a été élu député. Les gens qui parlent la langue des Ruskov sont des abrutis, des merdes, et il faut les détruire. Il a été filmé à son insu en train de recevoir. Mieszkańcom Krymu odcinano dostęp do wody, odcinano transport. Des dizaines de kilomètres. Le secteur droit s'est arrogé le droit d'affamer la Crimée. Niech ktoś wyjaśni, dlaczego Zełenski zdelegalizował 11 innych partii politycznych na Ukrainie, pozbawiając się opozycji i podporządkował sobie wszystkie media na Ukrainie. So with a single command, Zelensky made it impossible for anybody to run against him for president. He did this not just to opposition Platform for Life, but to 10 other political parties that he believed were insufficiently loyal to him. They're all illegal now. So having banned all opposition, he then seized control of the country's media outlets. Zelensky signed a decree that combines all national television channels into a single platform that he controls. Obecnie kontroluje wszystkie informacje, do jakich Ukraińcy mają dostęp. Dokładnie jak Putin. Obstawił najważniejsze stanowiska w państwie swoimi kolegami z kabaretu. Przecież Putin robi dokładnie to samo w Rosji. Bo to on wybiera, kto będzie obrzydliwie bogaty, a kto straci wszystko za brak lojalności. Ze swojego koleżki z judo z dnia na dzień zrobił właściciela banku i największego gazociągu. To jest materiał na cały dokument. Ale pewne jest, że ten aktor nie jest żadnym mężem stanu. On sprowadził na Ukraińców wojnę, czyli najgorsze, co mógł zrobić. Ale jego wyborcy nie mogą uwierzyć. Jak to możliwe, że ten zabawny facet grający kutasem na pianinie mógł chcieć dla nich źle? Kiedy od samego początku był finansowany przez oligarchów, szerzył nienawiść do Rosjan i poniżał ich w kabaretach. Rosja przyjechała! Czerwonośka! Krym nasz! Słońce nasze! Rosjucie! Wyświsnuli ja na miejsce! Chociaż języka ukraińskiego zaczął uczyć się dopiero w 2017 roku. Był multimilionerem na wiele lat przed zostaniem prezydentem. Całą kampanię Zełenskiego finansował Kołomojski, właściciel największych stacji telewizyjnych na Ukrainie. Zelensky traveled to Geneva in February 2018 to attend Kolomoisky's birthday party. By checking flight records, RFERL discovered that after that birthday party, Zelensky flew to Geneva another 10 times. Sam przyznaje w wywiadzie, że Zełenski planował zostać prezydentem już w 2015 roku. Ja podejrzewam, że on думал z 15. Szkoły już robił sługę? Tak, da. A serial Sługa Narodu, w którym wciela się w rolę idealnego prezydenta, był niczym innym jak 3-letnią kampanią. Sługa Narodu.
Kołomojski go finansował, bo liczył, że odzyska kontrolę nad PrivatBankiem, który został znacjonalizowany. But in 2016, Poroshenko's government seized control of PrivatBank, claiming that billions of dollars were embezzled from it. Teraz gwóźdź programu. Pandora Papers, zbiór 11 milionów ujawnionych dokumentów opublikowanych przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, wykazało, że Zełenski z kumplami wyprowadzał bogactwo za granicę, rejestrując spółki na Cyprze i na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, kupując nieruchomości w Londynie i na Florydzie. Zełenski sam wybrał sobie prokuratora generalnego. Potem go zamienił, jak zaczął wężyć wokół oligarchów. Тому що це засіб ухилення від сплати податків або легалізації брудних грошей. Ми маємо справу з значними розкраданнями коштів з банківської установи. Według tego śledztwa Zełenski z kolegami pomagali transferować zdefraudowane fundusze właśnie z PrivatBanku przez spółki offshore'owe. Polecam, żeby Ukraińcy przebywający w Polsce sami to sprawdzili. Firmy, z jakich przyszły ci grosze, podejrzewają o wydmywanie miliardów z PrivatBanku. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей. Społeczeństwo zostało totalnie zmanipulowane, bo Zeleński to doświadczony aktor. Zobacz, jak gra. To śmieszne. Da ludziom żrać нечего. І змініть ход нашої історії. Картежі на льготи ваші на дачі на всіх вас на. Niektórzy do tej pory nie wiedzą, czy mają do czynienia z postacią z serialu, czy z jego przeciwieństwem w rzeczywistości. Ja, Голобородько Василь Петрович, zastępujący na цей високий пост президента України. Bo przecież miał strzelać do skorumpowanego rządu z Uzi. A okazało się, że jest gorszy od poprzedników. Kompletnie wypompował gospodarkę i zamiast zakończyć wojnę w Donbasie doprowadził do jeszcze większego rozlewu krwi. Tyle w temacie. Ha! No.